Mamy takie wyrażenie wymierne w liczniku x do czwartej plus 8x kwadrat plus 7 w mianowniku 3x do piątej minus 3x. No i naszym celem jest uproszczenie tego wyrażenia, czyli zapisanie go w prostszej postaci, tak żeby łatwiej było obliczyć jego wartość, ale żeby wartości dla każdego x były takie same. Czyli co? No, pomysł jest taki, że być może te dwa wielomiany daje się zapisać w postaci iloczynowej, no i wtedy jakiś wspólny czynnik uda nam się może skrócić, prawda, z licznika i z mianownika, co nie zmieni nam wartości tego ułamka. Może zacznijmy od mianownika, czyli co? 3x do piątej minus 3x. No to co? No to 3x można by wyłączyć. 3x razy x do czwartej minus 1. No, czy jeszcze to możemy jakoś rozłożyć na czynniki x do czwartej minus 1? No, może zaczekajmy chwilę. Popatrzmy teraz na licznik. Licznik, prawda? Licznik x do czwartej plus 8x kwadrat plus 7. Otóż tak, no, to jest wielomian czwartego stopnia, więc możecie się obawiać, no jak go rozłożyć na czynniki. Ale jeżeli popatrzymy uważniej, to widzimy, że mamy tutaj tylko x kwadrat i x do czwartej, czyli tak naprawdę to jest wielomian drugiego stopnia w x kwadrat. Czyli jeżeli ktoś jakąś ma niepewność, to możemy sobie podstawić a równe x kwadrat. No i wtedy co? X do czwartej jest a kwadrat plus 8a plus 7. Musimy rozłożyć taki trójmian kwadratowy na czynniki. No i tutaj można oczywiście stosować wzory na pierwiastki, ale to jest na tyle proste, że może metodą taką, prawda, że jeżeli zapiszemy 8 jako 7 plus 1, czyli a kwadrat plus a plus 7a plus 7, no to widać, że tak, że z pierwszego mogę wyłączyć sobie, z pierwszych dwóch czynników zapisać, wyłączyć a i mam a razy a plus 1, a z drugich dwóch wyłączyć 7, to mam 7 razy a plus 1 i teraz widzę, że a plus 1 mogę wyłączyć i to jest a plus 1 razy a plus 7. No i teraz a to było x kwadrat, wobec tego wracając tutaj, to wyrażenie czwartego stopnia mogę zapisać jako x kwadrat plus 1 razy x kwadrat plus 7. No dobrze, czyli tutaj mogę sobie zapisać, że licznik zapisuję jako x kwadrat plus 1 razy x kwadrat plus 7. No, mianownik mam 3x razy x do czwartej minus 1. No dobrze, tutaj no więc na pierwszy rzut oka żaden czynnik mi się nie powtarza, ale tu jeszcze mamy x do czwartej minus 1. No, jeżeli x do czwartej ponownie zapiszę jako, podstawię sobie a równe x kwadrat, to mam a kwadrat minus 1. No to ja wiem, że a kwadrat minus 1 to mogę zapisać, czyli różnicę kwadratów, a kwadrat minus 1, to jest a kwadrat minus 1 do kwadratu, czyli to jest a minus 1 razy a plus 1. Czyli ten mianownik x do czwartej minus 1 to jest x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus 1, czyli mogę to zapisać jako x kwadrat plus 1, x kwadrat plus 7 i dzielone przez 3x, x kwadrat plus 1 razy x kwadrat minus 1. No i teraz widzę, że mogę tutaj sobie skrócić przez x kwadrat plus 1, no i zapisać, że to wyrażenie jest równe x kwadrat plus 7 podzielone przez 3x, x kwadrat minus 1. No dobrze, to jest nierozkładalny wielomian drugiego stopnia, ten x kwadrat plus 7, wobec tego tutaj na pewno nic mi się nie da już go rozłożyć na czynniki. Ten mógłbym jeszcze rozłożyć jako x minus 1 razy x plus 1, no ale to i tak żaden wspólny czynnik się nie pojawi. Więc wygląda na to, że to już jest najprostsza postać tego naszego ułamka, ale jeszcze musimy pamiętać o tym, że takie wyrażenia wymierne mają dziedzinę. No, wobec tego i czasem wiadomość o tej dziedzinie możemy stracić, jeżeli skracamy licznik i mianownik, dzielimy przez jakieś wyrażenie, które zawiera x. W szczególności, no, jeżeli dzielimy przez wyrażenie, które może być 0. No ale tutaj dzielimy przez x kwadrat plus 1. To wyrażenie nigdy nie jest 0, czyli te wyrażenia mają te same dziedziny. No, co zresztą widać, prawda? Tutaj
ten nasze wyrażenie pierwotne, no jaka jest jego dziedzina? No 3x, dziedziną naszego wyrażenia pierwotnego jest, no tam, gdzie mianownik się nie zeruje, czyli 3x razy x do czwartej minus 1 nie może być równe 0. No kiedy to wyrażenie jest 0? No, czyli 3x razy x kwadrat x do czwartej minus 1. Kiedy to jest 0? No to jest 0 wtedy, kiedy x równe 0 lub x do czwartej minus 1 równe 0. Z kolei x do czwartej minus 1 to wiemy, że to jest x kwadrat minus 1 razy x kwadrat plus 1. Teraz to jest, mogę podzielić, dlatego że przynajmniej tak długo, jak pozostajemy w dziedzinie, w zbiorze liczb rzeczywistych, x kwadrat plus 1 jest, nigdy nie jest 0, czyli x kwadrat minus 1 równe 0, a to jest z kolei równe 0 wtedy, kiedy x równe 1 lub x równe minus 1. Wobec tego dziedziną naszego tutaj pierwotnego wyrażenia, tu jest x różne od 0, x różne od 1, x różne od minus 1. No i to wyrażenie tutaj, które otrzymaliśmy, ma tę samą dziedzinę. Czyli te wyrażenia są sobie równoważne jako wyrażenia wymierne. One mają te same dziedziny i te same wartości dla każdego x z dziedziny, no dlatego, że tutaj dzieliliśmy przez czynnik, wspólny czynnik, który nie jest nigdy 0, no przynajmniej tak długo, jak x traktujemy jako zmienną rzeczywistą.